witam wszystkich, zapraszam do oglądania Resident Evil 4 Remake, rozdział 12. Fajny rozdział, mamy sporo skarbów, ale też i możemy wbić dodatkowe osiągnięcia. Dodatkowo mam już potrzebne skarby do tego, żeby sprzedać kronę za 100 tysięcy, jak się okazuje, więc jak będzie okazja, to od razu sobie sprzedamy, zaraz pokażę może o co chodzi. Jednak wystarczyło najdroższe rzeczy włożyć, czyli 2 żółte i 3 czerwone. I proszę bardzo, 108. Spójrzmy, roślinka, okej, to by nam się przydało. Potrzebne będą nam granaty do jednego osiągnięcia. Na koniec będziemy musieli wrzucić granat do gęby dla bossa. Okej. Tak, mamy się udać teraz do Clock Tower, ale zanim się udamy do Clock Tower, to mamy jeszcze kilka miejscówek, które odwiedzimy z poprzednich poziomów. Najpierw zacznijmy od tego, że bierzemy mały klucz. Przyda się później. Tu mamy dwa zadania. Jedno polega na tym, że musimy złote jajko rzucić w obraz, a to musimy zestrzelić specjalny kryształ i sprzedać później. Okej. Welcome. Czyli na początek sprzedajmy koronę. Osiągnięcie wskoczyło za sprzedaż skarbu za ponad 100 tysięcy. Teraz tak, zreperujemy tutaj nóż. Na pewno też zreperujemy kamizelkę. I co? I dalej ulepszamy. Co jeszcze mamy? Mamy różne bronie też do zakupu. Nie mam miejsca, muszę poprzekładać. Okej. Okay. Za chwilę to i tak włożymy do skrytki. Okej. Storage. Jest to osiągnięcie za wykupienie wszystkich broni. Pestkowca, to karabin, shotguna, snajpa. Okej, tak może zostać. Jeszcze tylko tak, sprzedamy miny i sprzedamy do handguna amunicję. All my
wares are in tip-top shape, I assure you. Kupimy jeszcze może tą broń. Od razu drugi magnum. Też ją włożymy do skrytki. Co jeszcze możemy? Jeszcze możemy tą, ale 10 potrzeba. Jakieś ulepszenie, nic już nie możemy, tylko tutaj, dobra. W takim razie lecimy. Będziemy produkować tylko granaty. Czyli wracamy do Throne Room najpierw, czyli tutaj. Kawałek musimy podbiec. I tutaj będziemy mieli właśnie te zadanie dodatkowe. O, dzień dobry. Ale fajnie tym magnumem się strzela, nie? No to jest sama przyjemność po prostu. Pozbierajmy. Jako, że muzyka już się uciszyła. Dalej wracamy. Tutaj będzie maszyna, w której będziemy mogli... O, jeszcze... Mamy dzbany. O, proszę. Cenne znalezisko. Możemy sprzedać oczywiście. Jakieś tam artykuły. Jeszcze jeden dzban. Trochę kasiejki. Tutaj będzie złote jajo. Ogólnie, jeżeli byśmy nie musieli do tego zadania dodatkowego, to te złote jajo służy jako bardzo mocna broń. Jeżeli rzucimy nią w bossa, to traci chyba 70% energii, z tego co mi się wydaje. Okej. Aczkolwiek, teraz ważna sprawa. Trzeba się wyposażyć w to jajko. Tylko nie zjeść przez przypadek i rzucić nim w ten obraz. I zadanie dodatkowe wykonane. Tego oczywiście nie trzeba robić. Tak chciałem sprawdzić, czy coś zostanie, ale jak widać nic. No dobra, teraz wracamy do kolejnej miejscówki. Kolejny skarb. Teraz musimy tutaj dojść.
Musimy tutaj się dostać. Tylko mamy już teraz niespodzianki, więc możemy sobie postrzelać trochę. Odblokowujemy sobie przejście i wracamy dalej. Kolejne zadanie właśnie te poboczne będziemy mieli. Jeszcze nie to zadanie. Aczkolwiek tutaj już właśnie, tam gdzie poleciał. Strzelamy. I teraz idziemy zebrać. Już możemy zaliczyć dwa zadania poboczne. Po sprzedaży zaliczymy drugie. Okej. 12 tysięcy tylko mam, tak? Okej, to nic nie będę kupował. Mogę sprzedać ewentualnie jeszcze amunicję do zwykłej broni. Okej, teraz wracamy, jeszcze jedną miejscówkę musimy odwiedzić. Tutaj musimy się dostać. Przy okazji beczki. Okej. Jesteśmy na dobrej drodze. Zaraz użyjemy mały kluczyk, który zdobyliśmy na początku poziomu. Jest tutaj szuflada z tyłu. No i dobra, i teraz już możemy wracać i udać się do Clock Tower. Czyli tą samą drogą.
nawet nie będziemy się bawić z przeciwnikami. Lecimy dalej. Kierunku. Teraz mogą mnie zaatakować. Aczkolwiek... O nie. Myślałem, że aż tak się nie zbliży. Ale udało mu się. Tu mamy spokój, wszystko wyczyszczone. Za daleko pobiegłem. W ballroom było trzeba skręcić do kolejki. Czyli tam za schodami. Teraz będziemy mieli statuetkę i jeszcze sporo skarbów. I za chwilę będzie możliwość zdobycia osiągnięcia. Będziemy musieli dotrzeć windą na samą górę. Ale nie zatrzymując ani na chwilę windy, czyli nie będziemy mogli pozwolić na to, żeby przeciwnik wskoczył nam na windę. Tam też będzie wcześniej checkpoint, więc jak coś można powtarzać tą sekcję aż do skutku. Więc zaczynamy, idziemy statuetkę. Aha, jeszcze cutscenka. Tu będziemy mieli sporo zabawy z przeciwnikami. I'm afraid it ends here. Expel this intruder! Shit. Okay. Tutaj trzeba uważać. Lokalizacja nie jest trudna. Ja tylko po prostu się nie uleczyłem i padłem w ogień. Dlatego pokażę tylko, gdzie była statuetka. Ona była tutaj. A tutaj dalej mamy skarb. Zbierajmy przedmioty. To co jest ważne, żeby w razie czego się uleczyć wcześniej. Not looking so good.
to jest raz, że skarb, a dwa, że będzie pułapka z ogniem. Rozwalam wszystkich. Teraz kula będzie spadać dodatkowo, więc trzeba kryć się w tych wnękach. Okej. Okej, teraz mamy kolejny skarb tutaj. I na dole jest kolejny. Ktoś jeszcze się zachował. Puśćmy mu kulę. Taka niespodzianka mała. Okej, tutaj będzie checkpoint, jak zaskoczymy też. No nie jest to proste zadanie, jak się okazuje. Dobra. O nie.
Udało się. No dobra, po ukończeniu wyzwania możemy przejść dalej. Okej, mamy tutaj jeszcze jeden skarb. Trzeba tylko uważać. Na przeciwników i żeby nie spaść. Będą deski, z których będziemy mogli spaść. Tutaj jest skarb. Tylko, że musimy na kucaka po tych deskach iść powoli. I mamy osiągnięcie za zdobycie wszystkich skarbów w zamku. Interest you in? You're valuable. Wanna take welcome? Okay, teraz sprzedamy za 24,000. Well struck. I co my tu mamy? Może byśmy wykupili te inne bronie właśnie. That's an exemplary combat anytime. W ten sposób nawet zrobimy. Coś takiego. Jeszcze roślinki połączymy. Welcome. Ooh, what you buy? Better to be over. Don't. Teraz wytworzymy sobie dwa granaty. Get yourself killed now. No i lecimy teraz do bossa i mamy tutaj drugie osiągnięcie. Musimy wrzucić granat. Jak boss otworzy gębę. Jeszcze może byśmy coś kupili. 62,000. Kupmy jakąś broń. Części też potrzebne, to też kupimy.
No dobra. Jeszcze może sprzedam tą amunicję. Żeby mieć więcej miejsca do shotguna, do machine guna. Okej. Lecimy do bossa. Of his servant, Ramon. Ashley! Such a fool, Mr. Kennedy. To have been bestowed with Lord Sadler. You talk too much. You failed! No właśnie. Bardzo dobrze. Okej, musimy tutaj bossa zwabić. Będzie parę fajnych momentów. O właśnie. I mimo, że nas zabił, to teraz już możemy go spokojnie ukończyć. I teraz możemy już z nim przeprowadzić zabawę na ostro. Po bossie. Jeżeli nie musimy wrzucić granata, to boss jest bardzo prosty.
ale w tym rozdziale udało się zdobyć naprawdę sporo osiągnięć. Oczywiście rzeczy możemy pozbierać, bo na pewno tutaj leżą jakieś przedmioty. Chociaż już chyba zebrałem. A nie, są jeszcze. Tak, to chyba już wszystko. I lecimy ukończyć poziom. Ashley. No time to lose. Zostały już tylko 4 rozdziały do końca gry. Ale jeszcze sporo osiągnięć. Na razie. Już żadnych skarbów nie będziemy mieli, już tylko tak, tylko znajdźki, jeżeli coś leży. Perfect. Won't have to swim after all. Ah, damn it. Naprawdę fajny rozdział, muszę przyznać. Mimo że dużo znajdzie, kto też dużo osiągnieć. No i dobra, rozdział się kończy, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!